Dzień dobry, Jadziu! Dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim! No fajnie, cieszę się na to kolejne spotkanie razem z tobą. I będziemy rozmawiać o obiecanym temacie, o bańkach. I tutaj na ten temat też masz dużo do powiedzenia. Masz ogromne doświadczenie i osobistą historię z bańkami. No i zaczęła się używać też nawet tak bardziej profesjonalnie. Opowiedz nam o twoim spotkaniu z bańkami. No, to mój syn ma 39 lat, a jak miał rok, miał astmę i nauczył mnie stawiania baniek rocznemu dziecku ordynator sanatorium w Rabce. No popatrz. I powiedział mi coś takiego: jak będziesz stawiać bańki raz w tygodniu przez dłuższy okres czasu, to zapomnisz, że dziecko miało astmę. I ja stawiałam przez cały rok, raz w tygodniu, cztery maleńkie banieczki szklane, bo wtedy nie było innych, na malutkie roczne plecki, i mojemu Tomkowi nigdy nie wróciła astma więcej. No i piękne świadectwo wyzdrowienia. I Nigdy. jeszcze nauczył cię tego lekarz. Tak. No. No więc później, mając te banieczki, no bywało różnie, ale kiedy w 95 roku poszłam do szkoły masażu, tam mój masażysta, który jest z Ukrainy, nauczył nas stawiania baniek. Nie tylko stawiania baniek, nauczył nas terapii bańkami, bo to nie jest tylko stawianie baniek, to jest bardzo duża terapia bańkami. Co się w to wszystko praktycznie, czym się to zamyka? Jest masaż bańką jedną, jest masaż dwoma bańkami i jest stawianie baniek w różnych przypadkach i chorobowych, i nie tylko, bo bańki bardzo dobrze wpływają na stan emocjonalny, bańki relaksują, bańki wzmacniają system odpornościowy, więc no jest to w pewnym sensie terapia. To nie jest tylko leczenie jakiejś tam zapalenia skrzeli, zapalenia płuc czy grypy, ale to jest bardzo szeroki temat. Ja Stanach Zjednoczonych, kiedy już dostałam licencję do ręki, oczywiście pracowałam, zanim dostałam licencję do ręki i poszłam do pracy do chiropraktyków, pracowałam u siebie w domu, w swoim gabinecie. Niemniej jednak później, kiedy Jako podjęłam. masoterapeutka. Byłaś, Tak, jesteś masoterapeutką. tak, jestem masażystką. I wtedy po prostu wprowadziłam u chiropraktyków bańki, szczerze pomagając sobie, bo właściwie masowałam po 8-9 osób dziennie, 2 razy w tygodniu, bo 2 razy w tygodniu pracowałam od rana do wieczora. I moje ręce, i w ogóle mój cały organizm już, no, w pewnym sensie No tak. nie wydalał. Więc po prostu wymyśliłam, że wprowadzę bańki. I wyobraźcie sobie, te bańki zrobiły taką furorę w gabinecie, że w bardzo szybkim czasie, doprowadzając takich pacjentów, praktycznie, którzy chodzili tam lata i większych rezultatów nie było, doprowadzając ich do no, dużo lepszej kondycji i wyglądu, i fizycznego stanu zdrowia, to nie tylko praktycznie mogę powiedzieć jakieś tam bóle kolan, bóle bioder. Nie, tutaj poprawiło się również krążenie, dlatego że wielu pacjentów miało
bardzo popuchnięte nogi, więc bolące te nogi. I to wszystko poschodziło po terapiach bańkami. Także. Zobacz, taki tak się... zapomniany temat, nie? Zapomniana terapia. Wiesz co? Tak, to jest zapomniana terapia, niemniej jednak ta terapia okazuje się w tej chwili. Zresztą pamiętasz olimpiadę w Rio? Jak pływak amerykański chodził taki z takimi, ja nawet na moim fanpage'u chyba napisałam, że mam darmową reklamę stawiania baniek. No tak. Nagle wraca do łask, wraca, zaczyna być z powrotem modna, ale no kiedyś to stawiały nasze babcie i chyba wiesz, to też używanie tej techniki, jaka była kiedyś, czyli że to było szklane, trzeba było operować z ogniem, było ryzyko poparzenia i jakoś ludzie od tego odstąpili, bo myśleli, że trzeba mieć duże umiejętności, umieć je stawiać, że nie jest to takie proste, jest jakieś tam właśnie ryzyko poparzenia, a tu się okazuje, że to się wszystko zmieniło. Weszły antybiotyki, były dużo łatwiejsze do praktycznie użycia, prawda, bo pan doktor przepisał, bum, 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 parę dni i tylko nikt sobie nie zdawał sprawy, że upłyną lata i era antybiotyków się skończy i tak w tej chwili mamy. Niestety, te wszystkie bakterie, wirusy się tak pomutowały, tak przestały być, wręcz zrobiły się oporne na antybiotyki, że właściwie w tej chwili to trzeba zacząć szukać innych sposobów. Zdecydowanie ziółka, zdecydowanie właśnie bańki, a najlepiej dbać o silną odporność organizmu. Mnie kiedyś pewna pani doktor powiedziała, jak to już było jakiś czas temu, jak się leczyłam przy przeziębieniu i powiedziała mi, że leczę się aromaterapią, olejkami eterycznymi i ona nie chciała mi przepisać antybiotyku, bo powiedziała, no właśnie uodparniamy się na niej i co niedługo będziemy używać, jak już nie będziemy mogli ich dalej stosować, nie będą działać. Działać. No i do mnie mówi, bardzo dobrze robisz, używaj tych swoich olejków eterycznych, bo niedługo być może wszyscy będziemy na olejkach eterycznych, co mnie bardzo pocieszyło, że jestem na dobrej drodze, ale też mamy tą terapię bańkami, która w wypadku przeziębień no, jest chyba też taką pierwszą, o której moglibyśmy skorzystać, o której powinniśmy pomyśleć, która może nas bardzo wesprzeć tutaj właśnie w leczeniu. Tak. Zgadzam się z tobą. I teraz tak, jest kilka rodzajów baniek. To są te szklane? Tak, to są szklane. A je też stawiałaś? Tak, ja je stawiam dalej. Bo się nauczyłaś już dawno, dawno temu. Wiesz, tak. Na kursach, masażu. Wiesz co, jak ktoś się uprze i chce szklane bańki, no to ja je mam i absolutnie potrafię je stawiać, więc szklana bańka potrzebuje wacik, spirytus, w którym wacik namaczamy, no i zapalamy go. I o co w tym wszystkim chodzi? O to, żeby tym ogniem podgrzać powietrze w bańce, a postawiona na skórę powietrze stygnie i zaciąga a skórę do środka. Czyli chodzi o zaciąganie skóry tak naprawdę. To jest tylko, chodzi o wytworzenie tej próżni, to ciepłe powietrze i praktycznie nic więcej. Żaden ogień, jak tłumaczą to, że wiesz, ogień, że energia ognia, akurat w tym przypadku naprawdę nie ma to znaczenia żadnego. Od kiedy ja zaczęłam używać baniek próżniowych? Po bardzo nieprzyjemnym zdarzeniu. Bo mamy inną technologię. Okazuje się, że możemy zastąpić bańki szklane na inne bańki, co mi odkryłaś. Pokazały się
ale to dopiero zaczęłam szukać, kiedy stawiałam chłopcu w domu u jednej z moich klientek banieczki. Jeszcze wtedy nie miałam tych pięknych metalowych szczypczyków, które są po prostu, jak się to mówi, nie do zdarcia i nie do przepalenia. Ja miałam patyczek drewniany, na którym miałam wacik nakręcony i w tej pięknej białej pościeli to chore dziecko było. I ja stawiam bańki, a ten patyczek mi się upalił. I cały gałgan ognia wpadł w tą pościel. To były sekundy, kiedy ja gołą ręką złapałam ten gałgan i po prostu go wyciągłam stamtąd. Nawet nie zdążył ubrudzić pościeli. Jak mi się zrobiło, to wszyscy chyba sobie wyobrazicie. A ja po prostu zaczęłam szukać alternatywy. Co ja mogę innego robić? I wtedy znalazłam bańki bezogniowe. Bańki, do których używa się pompki, żeby to samo powietrze, które tu się ogrzewa, wyciągnąć, czyli zassać skórę. I po prostu, przepraszam, żeby zassać skórę i po prostu to jest sposób stawiania baniek. Proste, bardzo łatwy, proste. Bardzo prosty, każdy bardzo postawi. Bezpieczny, bardzo bezpieczny. Każdy postawi, nawet dziecko postawi mamie czy tatowi, bo się po prostu lubi bawić. I tak ściągamy. Jest taki ogonek na i końcu. Ściągamy, i wyciągamy, i ściągamy powietrze. Tak, i ściągamy, wyciągając ten żółty bolczyk, ona po prostu się uwalnia i odpada. Naprawdę proste. Naprawdę proste. W takim pięknym zestawie, który akurat ten zestaw jest moim nowiutkim zestawem, ma 32 sztuki. Baniek, ty masz ten sam, nie? Czekaj, pokażemy obydwa. Boga, dawaj. Czekaj, bo u mnie jest trochę się tutaj nazbierało. Pompki, olejki, jureczki. Tak, tak. W każdym bądź razie w tych bańkach mamy 6 rodzajów. Pięknie. Pięknie. No widzisz. Tu mamy 6 wielkości baniek. Dla mnie to jest nowość. I to dzięki Dobrze. Jadwidze. Także widzicie, że się inspirujemy Dobrze. Nawzajem na tym kanale. Także to jest genialny zestaw. 24-sztukowy jest też fajny. Tu mamy 32, ale... tak? Tak, tu mamy 32. Ale ja wam pokażę różnice no wielkości tych baniek, jeśli je utrzymam. Widać? Tak, tu masz 3. To jest 3, czyli jest największa. Sorry. Nie, taka sama mi się wyjęła. Jak tu Te duże są o, naprawdę wiem. Duże. Tak, wiem. Dobra. Ta. Okej. Okay. Więc taka jest różnica pierwszych dwóch. Wiem, widzisz, ja jestem po prostu Jak później. Na mnie to takie bardziej średnie pasują, bo te duże to... To są za duże. To jest troszkę duże. To dla dużych mężczyzn. I... Tak. Wiesz co, że ja pierwszy raz wyjęłam ten zestaw. W każdym bądź razie są tu banieczki też, ona jest mniejsza. Są bańki na... Które mają taką łódkę i one są bardzo fajne, na przykład na ramię, gdzie jest półokrągło, czy w miejscu, gdzie nie jest prosto. O, faktycznie, mają łódkę. Tak, mają łódkę. Się zastanawiam, do czego to. I teraz tak, a są również banieczki maleńkie, całkiem maleńkie. Zobaczcie, malutkie bańki.
I te bańki są albo dla dzieciaczków, bo na malutkie plecki stawiamy malutkie bańki i musicie wiedzieć, jeśli chodzi o dzieci, można stawiać bańki od około 4 miesiąca życia spokojnie. No proszę. Tak. Ale tak, niedużo, tak? Niedużo. Nie. Baniek dla dzieci. Dwie banieczki takiej maliźnie, dwie banieczki. Musimy to robić przykręgosłupowo pomiędzy kręgosłupem a łopatką. Mhm. Mówimy w tym momencie dla dzidziusia takiego w razie przeziębienia, zapalenia płuc, czy tam ewentualnie zapalenia skrzeli. Dla dziecka nie ma sensu, w innych absolutnie nie ma potrzeby stawiać. A starsze dzieci już takie roczne, pięcioletnie? Więc ja postaram się zaraz, mam nadzieję, że to będzie widać, bo ja mam pacjentkę moją wnusię. Czy widać? No tak, tak, 4 banieczki. To jest mój bombę. 6. Ona ma 2 latka. Ona 2 latka skończyła w grudniu. No widzisz. Więc to jest mój najlepszy pacjent, bo ona się kładzie na stole do masażu i po prostu czeka na te bańki. Czyli już możemy zwiększać ilość baniek dla dzieci. Tak. Też malutkie tak, banieczki, zależy. Też małe. Też malutkie, calutki czas. I teraz jaka jest zasada? Przy kręgosłupie łopatkach. Tak. Jak mamy kręgosłup, to widzimy, nawet sobie fajnie jest przejechać palcem po kręgosłupie, żeby się zrobiła taka lekko czerwona kreska i przykręgosłupowo po prostu stawiać te banieczki. Małym dzieciom do około wieku 13-14 lat nie stawiamy baniek na dużych kościach. I teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że kości małych dzieci się mineralizują, kości rosną i po prostu nie ma potrzeby stawiania baniek na kościach, bo to i tak nic wiele nie daje, to jest raz. A druga rzecz, nigdy nie wiemy, jaki jest stan danego organizmu, w sensie nawet mineralizacji, więc lepiej nie zaburzać po prostu rozwoju tych kości. Co jeszcze? Ale stawiamy na pleckach. Gdzie jeszcze możemy dzieciom postawić? Wiesz co, dzieciom to raczej tylko plecki. Tak jak ja pokazałam tą moją niunię. Więc od praktycznie ramionek i to stawiamy bańki tak jedna pod drugą, bum, bum. A potem pod łopatkę. Mm-hmm. Później pod łopatkę. I takiej dwulatce trzymamy maksymalnie 4 minuty, czyli rok, to znaczy wiek plus 2 minuty. Mm-hmm. Bardzo ważne. To jest, tak, to jest taka zasada dla dzieci. Króciutko. Króciutko, absolutnie nie ma potrzeby 5-10 minut trzymać takiemu maluchowi, bo jeżeli ma wyciągnąć cokolwiek siniaka, to w tą minutę spokojnie, w 2 minuty spokojnie wyciągnie. Praktycznie to się dzieje natychmiast. Takiemu maluszkowi, jeśli jest konieczność, 4-6-miesięcznemu, nie więcej niż minuta. Dosłownie stawiamy tą bańkę i zaraz ją zdejmujemy. I to lekutko stawiamy, bo ta pompka jest o tyle genialna i lepsza w porównaniu do ognia i baniek ogniowych, że tutaj mamy kontrolę nad zaciągnięciem skóry. W bańkach szklanych nigdy nie wiemy, ile podgrzejemy to powietrze i jak ta bańka nam zaschnie. A tutaj ja widzę, ile tej skóry mi zaciągło. Teraz mam pół pompki, mam za mało, to ciągnę dalej. Potrzebuję dorosłej osobie pociągnąć, to i 3-4 razy pociągnę. A dziecku 1-2.
a dziecku czasem pół pompki. A jest też taki mechanizm w tych pompkach, tutaj w środku można dać, że jak skóra za wysoko zostanie zaciągnięta, to wyskoczy? Nie, 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 nie. Nie, to nie, nie, to, nie. Nie do tego służy? Okej. Okay. Mi to tak nie robiło. Do tego nie do tego służy, ale ja zaraz powiem o tym. Ja to mam we woreczku i ja tego nie zakładam. No ja już też przestałam, bo nie zauważyłam. A jeżeli weź sobie to powyjmuj i schowaj sobie do woreczka, bo to jest inny mechanizm. Aha. Znaczy inna terapia. Aha, widzisz. Tak, to jest inna terapia. Co jeszcze jest w tych bańkach? W tych bańkach, w tym całym zestawie jest wężyk. I to jest wężyk do samoobsługi. No właśnie. No wiesz, samo się nie obsłużyłam. Gdzie byłoby to praktyczne? Nic się nie dzieje, absolutnie. I teraz tak, wężyk zakładamy na bańkę, drugą stronę zakładamy na pompkę i jeśli nie ma nikogo, kto nam może bańki postawić, gdzie sięgniemy, to sobie pompujemy albo na plecy, dobre. Albo na krzyże, przy albo na pupę. Praktykujcie jogę, będziecie bardziej rozciągnięci, będziecie mogli sobie sami stawiać bańki, ale to dobrze. Także po to jest to cudo. Super. Naprawdę fajne, się zastanawiałam. Bo ręka jednak ma duży zasięg i gdzie sięgniemy na długość wężyka, to tam sobie postawimy bańkę, po prostu przy tym używając tego wężyka. No właśnie, a dla osób dorosłych, czy właśnie jest jakaś specyfika, gdzie stawiać te bańki, czy wszystko jedno? Jest taka zasada, ponieważ ja w Stanach Zjednoczonych, kto mieszka w Stanach, to wie, o czym mówię, że trzeba bardzo uważać, bo można sobie napykać, jak się to mówi, biedy, bo jeśli się komuś coś nie spodoba, to możemy pod mostem wylądować szybciej, niż nam się wydaje. No tak. Więc trzeba być bardzo ostrożnym w wielu działaniach. I ja jak wprowadziłam bańki w klinice u moich doktorów, ja dwa podchody robiłam do tego stawiania baniek, do terapii bańkami. Dlatego, że ja już byłam wykończona fizycznie. Od masażów? Od po prostu ilości pacjentów i potrzebowałam coś nowego też tknąć w to wszystko. I te bańki tak przyszły do mnie intuicyjnie jakoś, jak ja to mówię, z dnia na dzień. Pamiętam, który to był rok, 2004, myślę. 2004. Znalazłam informację po angielsku o bańkach. Podrukowałam, co uważałam, że oni powinni wiedzieć, bo się okazało, że Hindusi i zielonego pojęcia nie mają, że takie coś istnieje jak bańki, jak terapia bańkami. A ja myślałam, że w tamtych regionach wszyscy znają to jak własną kieszeń, jednak się myliłam. No i po pierwszym podejściu oni tak trochę podeszli z taką rezerwą, nie zareagowali, więc odczekałam jakiś tam czas, no i ponowiłam. Doniosłam jeszcze informacji więcej i podjęli temat. Jak oni podjęli temat, poczytali, rozmawiałam z nimi, wytłumaczyłam ich, ile ja lat po prostu robię to i tak dalej, i tak dalej. No to jak wiesz, co robisz, to spróbuj, co mamy ci kupić. No i kupili mi te bańki. Oczywiście na pół ściany była zrobiona tablica, na której wszystkie informacje po prostu były wywieszone. No i to nie była moja terapia, to była ich terapia, czyli ja im dałam swoją wiedzę i swoją coś nowego wprowadziłam do ich biznesu. I na pierwszy ogień
dostałam pacjenta, który był moim pacjentem na masaż, człowieka w takim przedemerytalnym wieku, który pracował w kasynie jako kelner praktycznie po 10-12 godzin na nogach. I no oni, zanim ja wprowadziłam tą terapię, robili wszystko, żeby mu pomóc. Chcieli. Niemniej jednak praktycznie nie było żadnej poprawy. No i ten Toni przyszedł do mnie jako pierwszy pacjent. Na bańki? Zapytałam, tak, na bańki. Zapytałam go, czy wie, co ja będę robić, a on mówi tak, rozmawiał z doktorami i czytał na tablicy, więc on chce. No i postawiłam mu. Toni miał popuchnięte, Toni miał nogi, jakie miał kolano, takie miał do kostek. I pamiętam, postawiłam mu wtedy bańki na całych biodrach, na ramionach, bo też cierpły mu ręce. I w momencie, kiedy go obróciłam do góry, to znaczy postawiłam mu na nogach do samych pięt. Do pięt? Tak, do pięt. A kiedy go obróciłam do góry buzią, postawiłam mu na kolana. No i oczywiście powiedziałam mu, że może się czuć różnie, żeby się obserwował, że jak przyjdzie następnym razem, że chciałabym, żeby mi powiedział, jak po prostu to wszystko wyglądało. Wyszedł z gabinetu, oczywiście doktorki go wzięli do siebie i jak królika oglądali ze wszystkich stron, tylko śmiechy było słychać. No tak, całe siniaki. Tak. A było tych siniaków dużo u niego, naprawdę. No i przychodzi Toni za tydzień. Pytam się, jak się czułeś? A on mi mówi, unbelievable. Pracował po 12 godzin dziennie i w ogóle go kolana nie bolały. No proszę. Ja mówię, żartujesz chyba. I ja byłam zszokowana. Ale skończyliśmy 10 zabiegów, więc nie wiedział, jak ma mi dziękować, bo te jego nogi poklęsły, poprawiło się krążenie. Po 10 zabiegach powiedział, że ujęłam mu 20 lat. Poprawa stanu zdrowia. Więc poprawa uczucia. Stanu zdrowia, tak, komfortu życia, bo po prostu pozbył się bólu, to jest raz. A druga rzecz, poprawiło się na 100% jego krążenie, to jest dwa. Na co stawiamy bańki? To, co wiedzieliśmy z Polski, to bańki stawialiśmy przy przeziębieniu, przy zapaleniach oskrzeli i płuc i praktycznie tyle. Ja dopiero jak w klinice zaczęłam stawiać bańki, byłam zmuszona sięgnąć po więcej wiedzy. Niestety coś za coś. No więc co? Znalazłam po polsku książkę Polki, która mieszka w Niemczech. Jest wznowienie tej książki, więc można sobie ją kupić. Jadwiga Piotrowski, tak, ale tutaj po angielsku ja po prostu pokupiłam sobie książki z chińskiej medycyny. No właśnie. Co się, kochani, okazuje? Chińczycy robią cuda. Bańki się wywodzą z Chin, więc to po prostu jest ich, Chińczycy są ich matką, wynalazcą. Nie ma miejsca na ciele, na którym nie można postawić baniek. Więc to wszystko, mówimy o dorosłych osobach, więc to wszystko, co te wszystkie stereotypy, które mieliśmy z Polski, zostały obalone. Możemy bańki stawiać wszędzie, na wszystko. Możemy bańki stawiać wszędzie i tak jak właśnie mówisz, praktycznie na wszystko, dlatego że możemy stawiać bańki profilaktycznie, relaksacyjnie, ponieważ naprawdę po jakimś tam
tygodniowym stresie, ja sama nieraz proszę męża, postaw mi bańki i zostawia mi całe plecy, a ja w minutę usypiam. Nogu stawiamy na plecach, tak? Wiesz co, nie tylko, bo ja po prostu, okej, jeśli ktoś wie, co to są meridiany, czyli punkty, kanały centra energetyczne. Centra energetyczne, kanały energetyczne w naszym ciele, na których znajdują się punkty akupunkturowe, więc bardzo dobrze jest troszeczkę tej wiedzy zasięgnąć. Są mapy do ściągnięcia, jest tego wszędzie pełno i absolutnie bardzo dobrze jest właśnie stawiać na kanałach energetycznych i na punktach akupunkturowych. Chociaż niekoniecznie, bo bańki postawione jakkolwiek, to znaczy przede wszystkim, co jest ważne. Jeśli stawiamy plecy, to stawiamy symetrycznie. Mamy kręgosłup znowu. Jeśli nie mamy potrzeby stawiać na kręgosłupie, stawiamy je przykręgosłupowo, blisko. Dlatego, że zaraz przy kręgosłupie wychodzą nam nerwy unerwiające praktycznie całe ciało, wszystkie organy wewnętrzne i wtedy tymi bańkami stymulujemy praktycznie, można powiedzieć, każdziusieńki organ w organizmie. A można postawić na kręgosłupie? W jakim wypadku? Można. Wiesz co, jeśli jest ból kręgosłupa, to znaczy ja jeszcze robię inaczej. Okej, no pewnie, że trzeba się tego nauczyć, bo ja nie stawiam na kręgosłupie, bo to i tak jest punktowo, więc nigdy nie wycelujesz w ten perfekcyjny punkt. To tak jak jest z akupunkturą, prawda? Jeśli idziesz do akupunkturzysty, to idziesz do fachowca, to idziesz do Chińczyka, który robi to lata, bo on pyknie tą igłę w takie miejsce, w jakim ma być. Bo zrobić akupunkturę byle jak, to lepiej jej nie robić w ogóle. Takie jest moje zdanie. Idźmy do Chińczyków. Ja chodziłam. Dokładnie. Ja też. Chociaż w Polsce akupunkturą polski lekarz też wyleczył mi uszkodzony nerw trójdzielny, ale to jest historia. Ładnie. Ale był pasjonatem, on się uczył w Chinach, także no, pomogło. A propos tego kręgosłupa, czyli możemy postawić na kręgosłupie w wypadku, wiesz, kiedy mamy tam jakiś ból, tak? Mamy ból, ale lepszy jest masaż bańką kręgosłupa. Aha, to już inna. No właśnie. I to kiedyś zrobimy sobie takie warsztatowe, ewentualnie nagranie krótkie. Ja będę musiała mieć kogoś, kogo będę mogła pokazywać. I ewentualnie pokażę, jak się masuje bańką, jak się masuje dwoma bańkami, kiedy. Bo się okazuje, że można robić masaż bańką. Tak. I to też ma niesamowity skutek. Ale wróćmy jeszcze do tego stawiania baniek, w których miejscach je stawiamy, czyli symetrycznie, Ohana, wzdłuż kręgosłupa, w dwóch rzędach, jeśli w jednym stawiamy, rzędzie. Jeśli stawiamy po lewej stronie na ramieniu, postawmy po prawej stronie na ramieniu, w tym samym, na tej samej wysokości. Tej samej linii. I tak po prostu w dół, w dół, w dół. Jak po prawej, tak po lewej. I teraz tak, dorosłym można stawiać na łopatkach, absolutnie, nie ma przeciwwskazań, więc możemy te plecy zastawić, jak się to mówi, całe. Czy jest rezultat po stawianiu na łopatkach? Czasem mięśnie, które nam przykrywają łopatki, są tak spięte, że akurat tam wyciągnie największy siniak. Tam jest zablokowana. A co to są siniaki? To są wybroczyny zastojów krwi, która jest albo przez stan zapalny po prostu tam zatrzymana i ten siniak, jakikolwiek, gdziekolwiek wyciągnie,
po prostu działa, wchłaniając się, czyli wchłania się tak jak najnormalniejszy zbity siniak po jakimś tam uderzeniu w coś. Czyli zmienia kolor, ale w całym procesie wchłaniania się ten siniak działa dla naszego organizmu jak najlepsze lekarstwo. Dokładnie. Bo pokazuje organizmowi, gdzie ma się zmobilizować i stymuluje układ odpornościowy, tak? Zdecydowanie, tak. Po prostu stymuluje układ odpornościowy do działania. A druga rzecz, uruchamia absolutnie krążenie w tym miejscu. Więc stawiajmy i na łopatkach, i na biodrach, i na praktycznie, tak jak mówię, nie ma miejsca u dorosłej osoby, gdzie nie można postawić baniek. Jadziu, czyli na przykład jak mamy napięcie w karku i bóle w karku, też na karku możemy postawić? Nawet musimy. Powinniśmy, prawda? Pod kark, ramiona, plecy. Jeśli bolą nas nerki, możemy postawić na nerkach? Absolutnie. Jak najbardziej. Absolutnie. Absolutnie. I teraz tak. Siniaki większość nas zna, prawda? Ale no nie jest to częste, ale od czasu do czasu potrafi wyciągnąć bąble, tak jak po poparzeniu. Widziałam to. Czyli naprawdę tam, gdzie postawimy bańkę, tam jaka będzie reakcja skóry, to naprawdę nam pokazuje, jaki jest problem, tak? Może być nic nie być, może być zaczerwienienie, znaczy, może być siniak, mogą być nawet pęcherze. Mogą być pęcherze, ale te pęcherze oznaczają, moja droga, że tam się zatrzymała limfa. No i to odblokowywuje limfę. Odblokowywuje limfę, ale tych pęcherzy po prostu nie ruszamy. Absolutnie nie przebijamy. Te pęcherze się wchłaniają długo i musimy mieć w tym momencie cierpliwość, bo one działają bardzo podobnie jak siniaki, wchłaniając się, z tym, że proces wchłaniania jest zupełnie inny i tak jak mówię, zależy jakie te pęcherze wyciągną, ale czasem potrafi się to wchłaniać nawet do miesiąca. Widzisz, ja myślałam, że kiedy są pęcherze na skórze, to jest dlatego, że za długo trzymaliśmy. Nie. A to może być nie. Nawet, że utrzymamy te bańki w odpowiednim czasie, a mimo to będą pęcherze, tak? I to jest właśnie dlatego, dokładnie, że limfa się zatrzymała. Tak, dlatego widzisz, no widzisz, stawiasz bańki na całych plecach, trzymasz je 15 do 20 minut i wszystkie bańki są jedne blade, drugie sine. No właśnie. A na przykład dwie ci wyjdą z pęcherzami. I to właśnie pokazuje, jaki jest stan w danym miejscu, czy limfa się zatrzymała, tak, jakie jest krążenie, ile trzeba tak, stymulować dlatego, to miejsce. Dlatego bańki są też świetną, no mogę powiedzieć, diagnostyką, dlatego że pokazują, gdzie ten problem jest. Widzisz, dam ci przykład mojej pacjentki, naprawdę pamiętam rok, był to 2006, bo sprzedałam dom w Polsce i wróciłam tutaj i czekała ta pani na mnie po prostu, aż wrócę. I co się okazało? Bolał ją kciuk. No właśnie. Bolał ją kciuk i to bolał ją kciuk w nocy, więc mówi tak, że x razy, kiedy ją ten ból, okropny ból, obudził, to mówi, myślała, że pójdzie do garażu i go siekierą odetnie. To był czerwiec, bo my wróciliśmy, pamiętam, po połowie czerwca, czyli lato takie z 30 plus, pod 40 temperatura. Ona przyszła w bluzeczce na szeleczkach do mnie, do gabinetu i mi mówi, aha, i ja po prostu po przemasowaniu jej, takim krótkim, ja mówię, pani Halino, najszybciej pozbędziemy się bólu, stawiając bańki. Ale ja mówię, na pewno wyjdzie pani stąd jak Biedronka. A ona mi mówi tak, nie dbam o to, naprawdę, nie zależy mi, co ja będę mieć na tej skórze, ja już nie wytrzymam tego bólu. Słuchaj, bańki nie były sine, bańki były czarne. Był problem. Były po prostu czarne, tak, ale aha, a jak przyszła do mnie,
to mi mówi tak, że jest po dwóch blokadach w ten palec i pan doktor powiedział, że on już nie ma dla niej żadnej opcji, że ona musi polubić ten ból. Więc po tych pierwszych bańkach przyszła chyba za 3 dni, chodziła 2 razy w tygodniu. I gdzie jej stawiałaś dokładnie bańki, jak ją ten kciuk bolał? I teraz stawiałam tak, cały kark i cała ręka wzdłuż. I na kciuku, znaczy na kciuku tutaj na dłoni też? Nie, nie. Na nie. Dłoni nawet nie, tylko na nie, ręku. Nie, nie, kark tylko był na najważniejszy. Kark. Najważniejszy był kark, najważniejsza była szyja i całe ramię. I właściwie tam były najciemniejsze bańki. Po bodajże 5. zabiegu przyszła na następny i mi mówi tak, pani Jadwigo, pierwszą noc nie obudził mnie ból. A ja aż klasnęłam w ręce, ja mówię, no to fajnie, przełamałyśmy, po prostu znalazłyśmy miejsce, które było zablokowane. A jak za każdym razem się stawia bańki? Stawia się mijanego, czyli tam, gdzie są siniaki, owszem, możemy zahaczyć tego drugiego kółka, jednego drugiego, ale stawiamy w te wolne miejsca. Już jak drugi raz stawiamy, drugi, trzeci raz, kiedy drugi, jeszcze się nie wchłonęły siniaki. No, trzeci, czwarty to już tam możemy zahaczyć tamtego, nawet postawić na tym pierwszym. W każdym bądź razie skończyłyśmy 10 zabiegów. Kobieta zapomniała o bólu kciuka. I ja teraz mówię tak, to pójdzie pani do tego doktora i powie mu pani, że masażystka zlikwidowała ból kciuka. W jakich odstępach czasu jej stawiałaś te bańki? Okej. Jeżeli jest coś przewlekłe, jeżeli jest coś zaniedbane, no ktoś chodzi i cierpi, bo lubi cierpieć, prawda? Ja już tak mówię, czasem może to nie brzmi fajnie, ale... Może nie wie, ale... że nie ma innego wyjścia, nie? No pewnie może i tak, a bywa różnie. Są tacy, co przychodzą raz i chcą wyjść zdrowi, a lata cierpią. Jeżeli jest jakiś przewlekły problem, to najlepiej pierwsze 5-6 razy zrobić to w odstępach 3-4 dni, żeby... Ale o co tu w tym wszystkim chodzi? Jeżeli dzisiaj zrobię na przykład masaż, postawię bańki, to organizm trzyma to przez 3 dni. 4. dzień jest tak zwanym dniem zero, który albo kontynuujemy, albo się cofa. I to się cofa i to potrafi się cofać tak, że jeżeli ktoś przychodzi raz na 2 tygodnie, to my jesteśmy cały czas, zaczynamy od zera. Dokładnie. Czyli trzeba wejść ten czas przy takich chronicznych problemach. To znaczy, wiesz co, tak jak mówię, jeżeli ktoś chodzi z problemem lata, to organizm jest przyzwyczajony do tego, co się tam podziało. A jeżeli ja masażem i bańkami chcę narzucić organizmowi coś innego, to on się broni wszelkimi siłami i nie chce się dać. Więc jeżeli ten 4. dzień jest dniem zero, a ja w 4. dniu znowu łupnia, idziemy do przodu, a nie wracamy, no to my idziemy do przodu. To naprawdę i widać po prostu rezultaty. I w takim, i po takim 3., 4., 5. masażu ktoś naprawdę widzi, o my God, jest nadzieja, że wrócę do dobrej kondycji. I tutaj ale chodzi jeżeli... o to, że ty robisz i masaż, i bańki, tak? Co 4. dzień. Tak. W tym samym czasie. Tak, dokładnie. Przy takich chronicznych schorzeniach. No musi się. Musi się dlatego, że wiesz, to tak jak miałam kiedyś takiego pacjenta, starszy człowiek, jeszcze w moim gabinecie, no i ja mu mówię, ponieważ przyszedł taki bardzo pospinany,
z jakimiś tam przewlekłymi problemami, więc ja skończyłam masaż i mu mówię, ja mówię, wie pan co, Polak oczywiście, ja mówię, że będzie pan jutro prawdopodobnie bardzo obolały, a on mi się pyta, czemu? No ja mu tłumaczę, jak po prostu wręcz po chwili, jak małemu dziecku, że ja uruchomiłam w tych mięśniach praktycznie wiele rzeczy, które były poblokowane i taka jest reakcja organizmu. To tak jakby pan długo nie ćwiczył, aż w końcu porobił brzuszki i robią się zakwasy. A ten mi dalej pytania zadaje, dlaczego on ma się tak czuć. Ja już w końcu nie wiem, skąd mi to nawet przyszło do głowy. Ja mówię, wie pan co, bo to jest tak, że jak się z psem drażni, to w końcu szczeka, szczeka, aż ugryzie. Jest. No dobrze. Ja ci powiedzmy jeszcze o tych... Nie drażnijmy naszego ciała. No dlatego albo działamy, albo się z nim drażnimy. To jest druga, wiesz, strona medalu, bo też tak jak mówię, ktoś przychodzi raz i chce wyjść zdrowy. Nie da się. To jest też drażnienie się z organizmem. Słucham twoje pytanie. Powiedzmy jeszcze dokładnie, gdzie te bańki możemy stawiać, w jakich miejscach, czyli mówisz, że wszędzie. Możemy stawiać na ramionach, na karku, na plecach, na klatce piersiowej? Na kolanach, no pewnie. Na kolanach, Na brzuchu? Na brzuchu, na stopach, na łydkach, na nogach, udach, na biodrach, na łydkach, wybolona z biodry, czyli wszędzie. Absolutnie, tylko musimy po prostu zdać sobie sprawę z tego, że to, że boli cię kolano, to nie znaczy, że to jest problem kolana. Czyli kręgosłup, biodro, udo i kręgosłup, kolano. Kochana, kręgosłup to jest podstawa, kręgosłup to jest nasz kręgosłup, to jest nasz, jak to powiedzieć, nasze drzewo, od których wychodzą nasz pień, od których wychodzą nasze gałęzie, czyli nasze kończyny, nasze organy, praktycznie wszystko. I wszystko zaczyna się od kręgosłupa. Na moich stronach, na moich fanpage'ach, a zwłaszcza na fanpage'u moim Świat bez chorób, jest w kilku miejscach pokazany kręgosłup i unerwienie, z którego miejsca kręgosłupa, która część organizmu jest unerwiana. I to jest podstawa. Czyli jeśli cię boli kolano, stawiaj bańki na kręgosłupie lędźwiowym, na biodrze, poprzez nogę i dopiero kolano. I do kolana. Kolano jest skutkiem, bolące kolano jest skutkiem problemu w lędźwiowym. No właśnie. Dlaczego mielibyśmy stawiać bańki na brzuchu? Z wielu powodów. Często gęsto są jelita po prostu pozatykane. Perystaltyka jelit jest bardzo kiepska, bo ktoś na przykład siedzi w troku i jeździ ileś tam godzin dziennie. Nie ma ruchu. Osoby siedzące przy biurkach to samo. Więc po prostu, żeby uruchomić tą perystaltykę jelit, stawiamy bańki na brzuchu. Jeśli są problemy, to też wiesz, no kochana, trzeba mieć troszkę wiedzy, bo samemu raczej bym nie polecała, no chyba, że się zagłębicie w te tematy. No ale żeby wiedzieć, że to są jednak miejsca, w których możemy postawić, ale sami sobie możemy stawiać spokojnie na plecach, spokojnie, na kręgosłupie lędźwiowym, na ramionach. Na karku. A na klatce piersiowej? Dlaczego mielibyśmy postawić na klatce piersiowej? Dlatego, że mamy cały system limfatyczny na klatce piersiowej i też go trzeba uruchomić.
Nawet jeśli ćwiczysz, to ta klatka piersiowa jest takim martwym, jak się to mówi, martwym ruchu. Nie rusza się. Nie rusza się, a bańką nawet po to, żeby ujędrnić mięśnie. I jeżeli wiesz, ja masuję całe plecy i później masuję rękę i potrzebuję tą rękę założyć pacjentowi w ten sposób na plecy, żeby mu wymasować pod łopatkę, a on tą rękę dociąga do boku i za pioruna nie pójdzie mu tak, jak mnie w tej chwili, to ja wiem, które mięśnie są zupełnie, zablokowane. Mogę powiedzieć, ich nie ma. Więc obracam gościa na plecy do góry buzią i po prostu zaczynam mu masować, wiesz, mięśnie klatki piersiowej, łącznie tu z ramionami, a on mi syczy. I ja mu mówię tak, że ty musisz zacząć ćwiczyć, bo wiesz, tu napakowany taki misiu, rozbudowane mięśnie, wiesz, pleców, ramion i rąk, a tutaj, że on powinien ćwiczyć z nim również mięśnie klatki piersiowej. Ale taka jest prawda. Musi być równowaga. Ale wiele innych osób zupełnie bez sensu. Jedne mięśnie rozbudowane, inne nie. Czyli stawiamy bańki na klatce piersiowej, żeby właśnie stawiamy uruchomić... bańki na klatce piersiowej, żeby uruchomić, żeby te mięśnie... Poruszyć, słuchaj, no które nie pracują. My kobiety biust mamy, odtąd się zaczyna, prawda? Mięsień piersi. A to jest klatka piersiowa i tu jest też bardzo dużo mięśni, które praktycznie są... nie poruszają się, zablokowane. Nie poruszają się. Czyli je się. Tu stymulujemy, tak? Absolutnie je tu stymulujemy. Poza tym tutaj też mamy płuca oskrzela. Dokładnie. Więc to też w razie jakiejś tam astmy, w razie jakiejś tam przeziębienia. A rzecz druga, ja miałam przypadek jeden jedyny i później już pytałam osoby dojrzałe. Mój doktorek położył mi na stole swojego tatę. Starszy pan, oczywiście już na emeryturze, no bo bańki, bo tatę bolą plecy. No więc jak mi doktorek mówi, to ja już taty nie pytałam o nic, tylko po prostu zrobiłam masaż, postawiłam bańki. A ja się dowiaduję za 2 dni, że tata ma rozrusznik serca. Mnie blady pot przeleciał z góry na dół, ale się okazało, jak przyszedł po raz drugi, oczywiście już mu banik nie stawiałam, bo po prostu szczerze nie miałam wiedzy takiej na ten temat, ale on twierdzi, że jemu kompletnie nic nie było, on się bardzo dobrze czuł. Czy chcesz powiedzieć, że banik nie powinniśmy stawiać na sercu i dla osób, które też mają rozrusznik? Wiesz co, czy na sercu? No serce jest takim, niby Chińczycy nic nie mówią w tym temacie, ale jeśli nie musimy to w nie tym stawiamy. Miejscu stawiać, to nie stawiajmy. Czy są przeciwwskazania w takim wypadku, tak jak właśnie ten rozrusznik to znaczy, serca? Nigdy nie wiemy, w jakim stanie jest czyjeś serce. Nigdy nie wiemy, w jakim, jaką ten ktoś ma gęstość krwi. Więc jest, wiesz co, za dużo pytań, za dużo niewiadomych, żeby ryzykować. Czyli nie stawiamy u osób, które mają rozrusznik serca, raczej, na plecach nawet. Raczej nie. A powiedz mi, czy są właśnie jakieś przeciwwskazania do stawiania baniek? Czyli już wiemy, osoby, które mają rozrusznik serca, raczej nie stawiamy nawet na plecach. Wiesz co, jeśli o przeciwwskazania chodzi, na pewno przeciwwskazaniem dużym jest jakiś konkretny problem i też przykład wam dam osoby, która ma coś na skórze niewiadomego pochodzenia. Czyli nawet omijamy, z tego co wiem, omijamy jakieś większe pieprzyki, staramy się na tych miejscach nie stawiać baniek. No i jeśli tego jest dużo, to zazwyczaj ktoś odwiedza
dermatologa i wie, czy to są groźne, czy niegroźne pieprzyki, prawda? Czy jakieś poważne zmiany skórne, oczywiście na tym nie stawiamy, tak? Poważne zmiany skórne, ale poważne zmiany skórne. Ja miałam pacjenta, który miał wrzody wielkości kłodry. No właśnie, jak mamy takie cysty podskórne, to co? Wiesz co, podskórne to mamy tłuszczaki zazwyczaj. No i co, na tym można postawić? Absolutnie, to nie ma przeciwwskazań żadnych, ale to były po prostu nie... Okej, jedne były, które... Tak jak, wiesz co, masz taki trądzik bardzo ostry, widzimy czasem, prawda, u młodzieży, taki ropny, to on miał wręcz wrzody. Aha, to na tym nie wolno, to wiadomo. Absolutnie, absolutnie ja jego nawet nie dotknęłam. Jadziu, a takie osoby, które mają... Ani masaż, ani bańki. Takie osoby, które mają łuszczycę albo egzemę na skórze... Nie ma absolutnie, nie ma przeciwwskazań. A propos łuszczycy, rewelacyjnie działa aloes na łuszczycy. No wiadomo. A powiedz mi, osoby, które mają nowotwory, jakieś guzy na przykład, czy mogą stosować bańki? To jest wzmocnienie organizmu, to jest wzmocnienie systemu odpornościowego, kochana. No popatrz, a się mówi często, że to jest przeciwwskazanie, a tu się okazuje, co? Że no właśnie. Jadziu, dobrze, weźmy taki przypadek. Osoba, która ma astmę, czyli już ty mówiłaś, że twojego synka wyleczyłaś w ten sposób i to było nawet tak. Zalecenie lekarza, więc osoby, które borykają się właśnie z astmą, mogłyby jak najbardziej używać baniek. Absolutnie. Czyli problemy płucne. Gdzie byśmy musieli, na przykład ktoś ma kaszel lub nawet zapalenie płuc, astmę, czyli kiedy są problemy czy aktywne, wiesz czy chroniczne co? Z płucami, to gdzie postawić wtedy bańki? Dajmy taki przykład. Wiesz co, jeśli chodzi o astmę, to bańki plus natłuszczenie po bańkach smalcem gęsim, smalcem z borsuka, ewentualnie w jakichś tam zaoszczonych sytuacjach, wręcz kompres taki, jak robiły nasze babcie, czyli stawiamy bańki na całe plecy. Całe plecy. Nie patrzcie, gdzie są płuca, gdzie są oskrzela. Całe plecy. To będą nawet bardzo... dwa rzędy, tak? Wzdłuż kręgosłupa to będą dwa rzędy z każdej strony. Nawet jeśli nie są duże bańki, to będą trzy rzędy. Z jednej, z drugiej strony. I później, po takich 15-20 minutach, nacieramy te plecy albo smalcem gęsim, albo smalcem z borsuka, albo na noc kładziemy, smarujemy też smalcem właśnie którymś z tych i na to nakładamy pergamin ponakłuwany taki widelcem dziurkowany. A jeszcze na ten pergamin, on się tak fajnie przyklei do tych pleców, a jeszcze na ten pergamin nakładamy, kochana, skropiony spirytusem ręczniczek i idziemy do łóżka. I wyciągamy. I to jest kwestia rozgrzania, wygrzania jeszcze tego, bo o co chodzi? Astma nie przechodzi sama od tak po bańkach. My to wszystkie te zaległości, które nam tam się potworzyły, bo astma to jest też proces, to nie jest coś, co się dostaje dzisiaj. Dziś astmy nie miałaś, jutro ją masz, tylko to jest, można powiedzieć, skutek albo alergii, albo jakichś tam nawracających zapaleń oskrzeli, albo no jest troszeczkę genetyki w tym, ale bardzo niewiele. Ale to są zazwyczaj albo ktoś, kto pracuje, wiesz, jakimś
z jakimiś pyłami bez przerwy. Alergie, Więc tak. tam po prostu zalega coś w tych oskrzelach. I bańki, i te kompresy powodują, że my to wykaszliwujemy. Tak, stusimy. O, widzisz, dokładnie. Więc to po prostu trzeba, no ja myślę, że trochę czasu na to i ja bym się tak skłaniała do tego roku minimum, jeśli ktoś już się dochrapał tej astmy takiej prawdziwej z atakami, a może nawet dłużej. Fajnie, a dajmy taki przykład, ale... na przykład no, problemy teraz z płucami jest bardzo dużo, zapalenie płuc i tak dalej. Ja ostatnio też no, męczyłam się z kaszlem i z zajętymi płucami. Nie było to zbyt przyjemne i trwało to kilka tygodni. I wysłałaś mi tą paczkę baniek i byłam ci bardzo wdzięczna, bo naprawdę od razu postawiłam te bańki jak umiałam, jak się dało i to dało efekt. Wyglądałam jak biedronka, tak? Moje plecy wyglądały jak biedronka. Czyli w wypadku, kiedy mamy takie, no, czyli ten klasyczny problem, kiedy używaliśmy kiedyś baniek, czyli zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, przeziębienie, kaszel, to bardzo pomoże, prawda? I tutaj stawiamy więc tak samo jak na astmę, ze dwa rzędy na plecach. Czy możemy jeszcze gdzieś postawić, ty mi mówiłaś, pod pachą? Tak, tak, dlatego że płuca i opłucna jest praktycznie do nerek, ale również boki. Czyli na bokach też byśmy musieli postawić. Jak najbardziej. A na to z bokach. Przodu, na klatce piersiowej też mamy postawić? Też, no wiesz. Gdzie się da? Tak, absolutnie. Dobrze. Tak, tak. I ile tutaj czasu? Co najmniej cztery. Cztery banieczki małe tutaj. 15, nawet nie małe, wiesz, no bo czy to jest mała bańka? Mnie takich zmieści się co najmniej dwie. Pewnie. Dobrze. I w tym momencie ile czasu te bańki trzymamy? 15 do 20 minut. 15-20 minut. No tak, gwarantuję 15. Wam, biedronka. Ale skuteczna. Na drugi dzień czujemy się lepiej. To bańki bardzo rozszerzają pęcherzyki płucne i oskrzelowe, więc to jest taka natychmiastowa ulga. Tak, dało to ulgę, przyznaję, jak się teraz natychmiastowa, tak. Także to jest. I trzeba powtórzyć, prawda? To się powtarza tak przynajmniej co drugi dzień. Musi się powtórzyć i tak jak mówię, mijanego stawiać te banieczki po jakichś tam, no nie wiem, około tygodniu, jeśli były ciemne, to dopiero postawić na tym pierwszym miejscu. No dobrze, to w tym wypadku fantastycznie działa, naprawdę polecamy. Każdy może sobie taki secik, taki komplecik kupić. Można to teraz znaleźć wszędzie, to są te bańki próżniowe z pompką i stawiamy tak. Bańki prewencyjnie, stawiamy bańki przy przeziębieniach, gdy nas coś boli. A kiedy jest właśnie taka sytuacja, że gdzieś jest ból, coś się dzieje z organizmem i organizm tego nie leczy, organizm nie widzi tego bólu, no to w tym momencie też tam stawiamy bańkę, żeby to znaczy, mu pokazać, że tam jest problem, ale... żeby go zachęcić do stymulacji leczenia wiesz, w tym miejscu. Są bardzo różne osoby, to znaczy każdy z nas ma inną tolerancję na ból, to jest pierwsza rzecz. Każdy z nas inaczej reaguje na przeróżne bodźce i w momencie, kiedy na przykład zaczynamy się czuć słabo, w sensie osłabienie, absolutnie możemy sobie postawić bańki na plecach. Jest to bardzo, ale to naprawdę bardzo relaksujące i mobilizujące organizm do... My wtedy też, to rozszerzając... Stymuluje, tak? Stymuluje, podnosi energię, stymuluje, podnosi odporność. Dostajemy jednak więcej tlenu do płuc, ale z automatu więcej tlenu do mózgu, bo to krążenie się uruchamia. No i wracamy. Odblokowuje zastoje. Swoje tory. Mhm, dokładnie. Pomaga. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Bardzo dobrze bańki działają na sprawy reumatyczne. No właśnie. Bardzo, ale to bardzo. Więc jeżeli na przykład ktoś się boryka
z problemami kostno-stawowymi, to wzdłuż kręgosłupa, przykręgosłupowo absolutnie, lędźwiowy szczerze, ja wcześniej lata temu nie miałam nigdy młodszej osoby z rwą kulszową jak około 30 plus, a kilka lat temu miałam 19-latka z rwą kulszową. Kiedy kazałam mu zrobić prześwietlenie, naprawdę kręg na kręgu leżał. Tak jak nam kiedyś obiecywali, jesteśmy co pokolenie to słabsze, a no, co robi młodzież w tej chwili? Siedzi, nie rusza się. A da się to naprawić? To się da naprawić, wszystko się da naprawić, tylko tak jak mówię, to potrzeba trochę czasu już na to wtedy. A druga rzecz, jeżeli pierwszy raz się dostaje rwę kulszową, to już niestety musimy się liczyć z tym, że jest opcja, że w niedługim czasie będzie następna. Ale da się jeśli, z tym poradzić. I jeśli, tak, jeśli nie zadziałamy w sensie wzmocnienia mięśni brzucha przykręgosłupowych, jeśli nie zadziałamy z kolei, nie myślimy jak się ruszamy, bo to też jest ważne, i nie rozciągamy kręgosłupa, no to co jeszcze jest ważne przy rwie kulszowej? Każde zmarznięcie w stopy i problem powraca. Także. A powiedz mi, tak. Po takich bańkach, czym się właśnie posmarować? Jak mówiłaś w wypadku astmy, tutaj dajemy jakiś tłuszcz, najlepiej zwierzęcy, smalec czy coś takiego. Wiesz Ale co? Czymś należałoby tą skórę, te sinienki też posmarować? Ja mam rewelacyjny produkt w mojej firmie. Ja wiem. Tak zwany heat lotion, którego uważam za magiczny produkt, dlatego że on już przez te 14 lat, które jestem z firmą, pokazał mi takie różne historie, że byłam często gęsto w szoku. Czyli to jest taki produkt rozgrzewający na aloesie, tak? Tak, to jest rozgrzewający lotion, który poprawia krążenie, który działa przeciwzapalnie, który działa przeciwbólowo, ale dziwne jest to, dziwne, nie dziwne, no już w tej chwili nie jest dziwne, ale na początku dla mnie było dziwne, że w momencie, kiedy jest stan zapalny, to on bardzo grzeje, a w momencie, jeśli już ten stan zapalny jest praktycznie wyleczony, to jego się w ogóle nie czuje na skórze. No dobrze, a jak nie mamy tego Aloe Heat Lotion, to co, możemy użyć samego aloesu, wiesz, czy jakiegoś możemy oleju? Możemy użyć aloesu, możemy użyć olejków eterycznych, możemy użyć olejów roślinnych. Olejów roślinnych, możemy po prostu nawet nie używać nic i też jest ok. Wiecie, dlatego, z olejków eterycznych, jak macie takie siniaki, zaczerwienienia, do gojenia, bardzo dobrze działa olejek eteryczny Helichrysum, kocanka włoska. To bardzo szybko zlikwiduje właśnie siniaka dzień, dwa, ale ja nie wiem, czy to jest konieczne, bo to też chodzi o to, żeby pokazać organizmowi, że tu jest problem, tak, żeby on sam działał. Nie, my się nie bójmy siniaków. Dokładnie. My się cieszmy. Dokładnie. My się cieszmy, że te siniaki są. No chyba, że mam jakieś wyjście, nie? I tutaj takie ja miałam wyjście i tu były takie dwa siniaki na karku i mówię, no golf albo olejek eteryczny z tej kocanki włoskiej, Helichrysum. Nie musiałaś na szyjnika zakładać. Dokładnie, takiego wiesz, wielkiego. No dobrze, czyli te oleje roślinne. Ja na przykład bardzo lubiłam potem te miejsca jednak podgrzewać poduszką elektryczną. Tak, lubiłam być bardzo w cieple po takim przeziębieniu. W ogóle ciepło jest bardzo, działa rozluźniająco. Przede wszystkim jest przyjemne dla nas, a zasada jest taka, nawet jeśli chodzi o sam masaż, że masaż ma relaksować.
masaż ma być przyjemnością, masaż ma twój system nerwowy wyluzować, a nie tak jak szczerze? Zrelaksować. Ja wzięłam, mając swój problem z kręgosłupem lata temu, 45 masaży w 3 seriach po 15 i ja nigdy nie czułam bólu przy masowaniu. Ja dopiero w Stanach Zjednoczonych, kończąc szkołę, dowiedziałam się, że jest deep tissue masaż i że tutaj robi się głęboki masaż. To samo robią bańki, tak? Czyli bańki mają na celu właśnie nas zrelaksować, odciążyć, pomóc w regeneracji i po bańkach najlepiej do łóżka, rozgrzewać się, być w cieple, nie wychodzić od razu. Najlepiej jest bańki postawić przed spaniem. No właśnie. Jeśli to robimy w domu, najlepiej postawić banieczki wieczorkiem, przed spaniem, otulić się, posmarowanym, do spania i rano wstajemy i funkcjonujemy najnormalniej w świecie. Nie ma konieczności zostawania w domu, jeśli nie ma zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc czy bardzo wysokiej gorączki przy przeziębieniu. Jak jest gorączka, stawiamy bańki? Więc, wiesz co, stawiamy bańki tak do 38, 5? 38,5. Jeśli jest wyższa, to zbijamy gorączkę, bo w tym wypadku akurat, jeśli jest wyższa temperatura, to bańki jeszcze osłabiają pacjenta. Znaczy, osłabiają, nie osłabiają. No, one stymulują ten organizm, ale w tym momencie organizm sam walczy, system odpornościowy walczy z chorobą, bo praktycznie od 39 w górę dopiero nasz system odpornościowy walczy z chorobą. To on tutaj potrzebuje energii do zwalczenia choroby i gorączki, dokładnie. A my jeszcze będziemy stymulować bańkami. No, więc do 38,5, żeby organizm... 38,5 i po prostu dokładnie. A powyżej jednak zostawmy, niech ten organizm sobie radzi i walczy sam. Przepraszam, spadnie temperatura, to wtedy... Stawiamy bańki. Stawiamy bańki. Powiedz mi, bo poruszyłaś fajny temat właśnie o tym masażu bańkami, że jest coś takiego, że możemy masować bańkami. Pokazywałaś mi zdjęcie, jak masowałaś, ktoś miał właśnie, nie mógł ruszać ramionami, był zablokowany tutaj w karku i ty mu kark masowałaś dwoma bańkami. No były niesamowite ślady po tym, niesamowite sińce, ale ta osoba potem mogła ręce podnieść do góry, jak nigdy. Masaż bańką, każdy mój pacjent, który przychodzi po raz pierwszy do mnie, czasem za drugim razem i za trzecim robię to samo, jeśli uważam, że tak potrzeba, ale właśnie robię masaż bańką. Dlaczego? Dlatego, że na przestrzeni kręgosłup i około 10 do 12 centymetrów w jedną, w drugą stronę, na całych plecach znajduje się 5 najważniejszych meridianów. I w momencie, kiedy albo coś się dzieje, albo po prostu czujemy się bardzo słabi, te meridiany potrafią być zablokowane i nie ma tego przepływu energii. Więc jeżeli ja przemasuję plecy bańką właśnie w takiej sytuacji, nie zawsze są czerwone, ale często gęsto, słuchajcie, dwa ruchy i te plecy są bordowe. Więc to mi pokazuje, że praktycznie tam nie ma krążenia. Tam, jeśli nie ma krążenia, nie ma dotlenienia. Jeśli są tak spięte mięśnie, wszystkie nerwy są po prostu zaciśnięte jak cytryna, którą wyciskamy w tych mięśniach. Więc jak my mamy się czuć? To wszystko odblokuje po takim masażu. To nie jest długi masaż, prawda? To nie jest dużo. Nie. To jest krótkie. Nie. Nie. To jest w granicach 5-7 minut. To jest krótkie. Chyba plecy muszą być czymś dobrze nasmarowane, na oliwione. Musi być.
Musi być dużo oliwy, olejku. Ja do masowania używam tylko i wyłącznie oliwy, które mogę jeść. No tak, ja to mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją. Nakładajmy na skórę to, co możemy jeść, a tym bardziej na masaż. No, ja Dokładnie. robię moje własne oleje i z olejkami eterycznymi, z olejami roślinnymi do masażu. Można No, wiesz, fantastyczne to rzeczy zrobić. ja używam oliwy z oliwek, ale do tego dodaję olejki eteryczne, więc po prostu też mam takie pięknie pachnące i wartościowe Dokładnie. oleje. Oleje roślinne, które bardzo fajne są do masażu, to są takie wszystkie orzechowe, jak na przykład z migdałów, czy oleje z orzechów, nawet sezamowy. One fajnie się rozprowadzają. I do tego właśnie możemy tutaj arniki trochę dać przy jakichś bólach kostnych. Tak, Fantastycznie jest bardzo zadziała. dużo. Na bóle, kiedy chcemy właśnie zadziałać, na bóle kostne. Tutaj dać eukaliptusa cytrynowego, golteriowy olejek, bardzo ładna synergia, rozmarynowy. Słuchajcie, to potem rewelacja się czujemy przy takim właśnie synergii oleju z masażem. Czyli żeby bańką tutaj robić ten masaż, to można by której bańki użyć? Jakiej wielkości to są Agnieszko, bańki? to Które zależy od miejsce? osoby. No, nawet może nie, bo wiesz, to zależy od osoby. Jeśli ma więcej tkanki tłuszczowej, możemy użyć średniej bańki, a jeśli jest po prostu jakaś chudzinka, to raczej mniejszej. No, nie maleńkiej, nie tych malutkich, ale ja zazwyczaj używam albo tą trójeczkę, albo. Widzisz, no w tych bańkach jednak mi brakuje tych mniejszych baniek. No tak, tu jest bardzo dużo tych dużych, a my Tak, nie mamy takich ale dużych ja je dzisiaj plecy. otworzyłam, więc Nie, no no właśnie. super, super. Ja sobie dwa razy Więc stawiam. Te średnie wiesz bardziej dla co? nas. Nie. Ale ja myślę, że takie 2,5-3 centymetry średnicy Do masażu. No fajny do temat. masażu bańką. Masaż Do masażu bańką. bańką. Fajny temat. A jeszcze chciałabym tak przy zakończeniu powiedzieć, że tak fajnie pracujesz z tymi bańkami. Poruszyłyśmy ten temat właśnie w naszym pierwszym nagraniu, który w ogóle był no, takim hitem, bardzo ludziom się wszystkim spodobał. Nagle wraca terapia bańkami w modę i ty nam to pokazałaś, oswoiłaś nas z tym tematem. Dla mnie to było pierwsze, ja nie robiłam tej terapii, a teraz zaczęłam stosować i innym stawiać i jest to super, cała rodzina obstawiona, wszyscy Wszyscy znajomi żyją. przyjeżdżają na bańkach, wszyscy żyją i robimy z tego nową modę i bardzo dobrze, ale właśnie chcemy się tego uczyć, chcemy się tego nauczyć, no bo nie jest to takie proste. Ty masz te twoje strony na Facebooku, grupy, fanpage, o których mówimy często. To jest Świat bez chorób, ta grupa, na której dużo pokazujesz o bańkach, jak ona się nazywa? Naturalnie zdrowy samouzdrawianie. Naturalnie zdrowe samouzdrawianie. Zapraszamy, tam dałaś dużo informacji na temat baniek, ale też były twoje pierwsze warsztaty zestawiania baniek w Były styczniu, tak? W dwie, Chicago. były, tak, były dwa razy warsztaty Dwa już. razy już i pełny sukces. Tak, pełny sukces, 100% frekwencji. Pokazujemy parę zdjęć z tych warsztatów. Byłaś w swoim żywiole, pokazałaś właśnie ludziom, jak stawiać bańki, gdzie, na co, w jakich miejscach, jak masaż robić. To jest super i Tak, coś nowego dla ciebie. wszyscy zadowoleni i powiem szczerze, że wszyscy po prostu używają tego, stosują te bańki. Także Zobacz. cieszę się, Po tym że pierwszym to nie poszło. nagraniu i po twoich właśnie publikacjach na Facebooku tak wzrosło zainteresowanie tym tematem, terapią bańkami, że wszyscy ciebie namawiali, zrób warsztaty i zaczęłaś robić warsztaty. Słuchaj, no Wiesz. może zrobisz jakieś nowe warsztaty w twoich okolicach, a może pomyślisz o jakichś warsztatach przez No online. mam, no tak się składa, że po prostu szczerze nie mam za bardzo czasu. No proszę, ale będziemy cię Nie mam za namawiać, bardzo czasu, żebyś pokazała przez internet, przez sieć też, jak stawiać. mam nadzieję, że po kwietniu będzie maj. Znowu zajęty.
Okazuje się, że nie jest to takie skomplikowane, ale właśnie takie chociaż małe rady czy możliwość Nie jest uczestniczenia w skomplikowane. takich warsztatach, czemu nie? Nie jest skomplikowane, ale jednak trzeba mieć troszeczkę wiedzy i trzeba mieć odwagi, no odwagi też, ale ta wiedza i doświadczenie jest najważniejsze. Żeby z tego jak najwięcej wyciągnąć, prawda? Bo już jest poprawa, jak sobie postawimy na plecach, tam na dole kręgosłupa i to nam pomoże. Ja już widziałam u siebie dużą poprawę i u całej mojej rodziny, tak? Jak coś się działo, gdzieś jakiś ból był, to pomoże nawet jak postawimy. Na twojej stronie są ilustracje, my pokażemy te zdjęcia też, gdzie właśnie te banieczki stawiać, jak sobie pomagać. No ale zachęcamy cię do kolejnych warsztatów. I No, może przez internet. ja zapraszam na mój wykład w New Jersey w kwietniu. No właśnie, kiedy to będzie Ma dokładnie? być. To jest 23-24 kwietnia. Będziesz w kwietniu na Festiwalu Zdrowia, tak? Będę na Festiwalu Zdrowia i mam tam występy gościnne. Także będę mieć również bańki do sprzedania. I pokażesz. Także i pokażę. No mam nadzieję, że się uda. Czyli wszystko, temat tak twoje jak... zdrowie w twoich rękach, moje bańki tak. w moich rękach. Ja już jestem zainicjowana i już stosuję. Także uważam, że to skuteczna metoda. Wracamy do terapii bańkami, pomagamy sobie naturalnie i dziękujemy ci z całego serca za to, że już za pierwszym wywiadem nas wprowadziłaś w ten temat, który był no, dla nas bardzo interesujący i bardzo motywujący, żeby właśnie się zainteresować tym. I po tym pierwszym wywiadzie ja już mam mój komplecik baniek, które sobie stawiamy regularnie i odkryłaś nam ten temat, kolejny temat, za co ci bardzo dziękujemy. Czy jest jeszcze coś, Jadziu, co chciałabyś powiedzieć na ten temat? No, myślę, że żeby po prostu już nie zaprzątać głów początkującym, to jest taka podstawa, którą wszyscy muszą wiedzieć. Tak jak ci mówiłam, myślę, że nagramy jeszcze coś, jak będę miała osobę, która położy się na stole i będę mogła pokazać. Więc wtedy byłoby to po prostu, miałoby to sens chyba. Dobrze, więcej detali, bardziej bo specyficzne. Przerobimy tematycznie, tak, bo przerobimy tematycznie ewentualnie kilka przypadków i no i może to będzie wstęp do warsztatów. No właśnie, obraz jest wart 1000 słów, ale już myślę, że te tak. słowa, które dzisiaj tutaj padły w tym nagraniu, będą motywacją i takim przybliżeniem dla osób właśnie tego tematu baniek. I już nie musimy się bać ognia, że nam się jakieś szmatki zapalą albo że się Tak. poparzymy, bo mamy właśnie te bańki próżniowe, bardzo proste w użyciu. A na koniec właśnie się ciebie chciałam zapytać, po co te kolorowe dzyndzelki do środka? Bo tu Oh była my jakaś God, inna no technika. widzisz. Zapomniałam, a ja je tu włożyłam i widzisz, że niepotrzebnie, tak? Czy ty widzisz, co to jest? No tak, taki dzyndzelek mam w tych banieczkach. I co to? No dobra, ale czy kojarzysz? Co to może być? No nie wiem. Dzwoneczek? Jeśli to się, A, magnes! Jeśli to... Magnes! Terapia magnesem! No, dokładnie! Genialnie! Czyli magnoterapia. Dokładnie. A to kolejny temat. Ja ci coś powiem. Bańki już robią bardzo dużą robotę, a te magnesiki są tak słabe, że to jest takie, tak jak mówisz, zabaweczki. Czy to jest warte w ogóle zachodu? Nie myślę. Opanujmy bańki, a magnetoterapia to jest szeroki temat również. I trzeba by trochę większych magnesów. I trzeba różnych magnesów, bo do magnetoterapii to są magnesy wielkości wręcz talerzyka deserowego. Są też mniejsze, są też malutkie, ale muszą mieć swoją siłę.
A to jest zabawka. Czyli tą zabaweczkę do woreczka i nie tą jest. Tą zabaweczkę do woreczka i. I następny temat trzeba będzie kiedyś przybliżyć, też magnetoterapię, bo też bardzo ciekawa, ale jak na razie no, zainspirujmy się bańkami, już sobie trochę zdrowia poprawimy Tak, i działajmy dokładnie. tym. Ja sobie też parę razy postawiłam, kiedy miałam problem z płucami i czułam ulgę po prostu od razu po postawieniu bani, kiedy miałam problem z oddychaniem, kiedy było dużo właśnie tej To znaczy, wiesz sekrecji w co, tym, to miałam dużą ulgę. Jeśli ktoś ma astmę i dostaje atak astmy, to bańki działają natychmiastowo. Natychmiastowo. Tak? No właśnie, ja po sobie widziałam, nie była bańki astma, ale... działają natychmiastowo. Jadziu, a na twarzy możemy sobie stawiać banieczki? Możemy. A czemu? Możemy. Dla ujędrnienia naszej skóry buzi. I nie będziemy chodzić w siniakach? No to masz pudry. Jak długo trzymamy na twarzy tą małą banieczkę? Nie, masujemy. Masujemy. Masujesz razem z tą pompką, tak? Tak. Aha, masz cały czas i po prostu tutaj przykładasz i trzymasz. Tu troszeczkę pociągasz, czujesz jak masz wciągniętą skórę i ciągniesz. Ale też trzeba wiedzieć jak... w którym kierunku ciągnąć. No to wiadomo. No jak... Słuchajcie, masaż jest bardzo skuteczny dla pięknych pań i na wieczną młodość, a tu okazuje się, że możemy zrobić masaż malutką bańką na twarzy i mieć dalej piękną urodę. Zawsze jesteśmy tak. Piękne dziewczyny. Zawsze. No dokładnie. Młode i piękne, nie dajmy się zwariować. Ale możemy sobie robić banieczki. Fajnie. Tylko jak będę jutro w pracy jak Biedronka na twarzy, to... Nie. Jeszcze jeden powód, żeby używać baniek. No zgadza się, dokładnie. No to fantastycznie. Mamy dobry temat. Zachęcamy Was w takim razie do zakupienia sobie takiego kompleciku. Nie jest to ani kosztowne, ani trudne do znalezienia. Damy linki, nie. Oczywiście dałaś nam taki link na taki komplet dla Ameryki Północnej, więc podam go w opisie. W opisie kontakt Dobra. Do Ciebie, w opisie Twoje strony, grupy, na których się udzielasz. Jeżeli macie jakieś pytania, problemy, no to Jadwiga jest teraz dosyć zajęta i skuteczna. Jeszcze raz Ci z całego serca za to wszystko dziękujemy. Daj Boże, zobaczymy się w New Jersey. Daj Boże, ja czekam ci na też siebie. Dziękuję za wszystko, za te wszystkie odkrycia i te wszystkie rzeczy, którymi się teraz cieszę i mam i którymi się z Wami dzielimy. Dziękujemy wszystkim bardzo Zgadza za oglądanie. Dziękuję, dziękuję ci, życzę dużo zdrowia z banieczkami. Dziękujemy, do następnego, no. Pa, pa. Do następnego, pa, pa.